Michał, zmienialiśmy ostatnio dawkę. Powiedz mi, jak wpłynęło to na parametry, na wydajność, na chodliwość stada? Czy te biegunki się trochę pouspokajały? Jak to dzisiaj wygląda? Parametry mleka delikatnie wzrosły, krowy chętnie chodzą do stacji, no i ten kał też się ustabilizował. Także myślę, że na plus. No, sprzyja nam też i pogoda, bo skończyły się upały, teraz TMR jest dłużej świeższy, także chętnie jedzą. I uważasz, że moglibyśmy popracować jeszcze nad jego strukturalnością? No, można by zwiększyć trochę płucie. No, spróbujmy, dlatego że jeszcze niektóre sztuki mają ciągle nie do końca wypełnione żwacze, jak patrzymy na stadzie. Jak musisz słomy dowozić? Może zmienić strukturę, ale najpierw sprawdźmy noże, kolejność mieszania, wkładów, te rzeczy. A dopiero na koniec zwiększajmy słomę. Sita będziemy robili za chwilę. Gospodarstwie mamy problemy z rozrodem, po rozmowie z doradcami i dzięki posiadanemu systemowi zarządzania stadem widzimy, że krowy mają wahania w okolicy 21 dnia laktacji. Być może to jest związane z podkliniczną hipokalcemią, której gołym okiem nie widać, jednak badanie pH moczu wszystko nam wyjaśni. Michał, wiem, że to jest bardzo wczesny etap tego doświadczenia, ale czy już dzisiaj zauważasz jakieś rezultaty? U jałówek zauważyłem, że te obrzęki trochę są mniejsze, a zobaczymy, jak to będzie w dłuższej perspektywie wyglądać. Okej, to zbadamy jeszcze pH dzisiaj, żeby kontynuować to doświadczenie. Zrobimy to tutaj, ale zrobimy to także dla sztuk po wycieleniu, okej? Okej. W gospodarstwie Ani i Michała podczas analizy krzywych laktacji stwierdziliśmy, że możemy poprawić ich wytrwałość. Uznaliśmy, że największy wpływ w tym wypadku będzie miało poprawienie bilansu kationowo-anionowego w grupie krów close-up, czyli w grupie krów przedwycieleniowych. Dlatego na 3 tygodnie przed planowanym terminem wycielenia wprowadziliśmy sole anionowe, zawarte w naszym produkcie Vitagro przygotowanie. Aby określić odpowiednią, skuteczną dawkę, systematycznie badamy pH moczu sztuk przed wycieleniem, jak i po wycieleniu. Osiągnięcie odpowiedniego pH moczu zapewni lepszy start laktacji oraz zniweluje negatywne skutki hipokalcemii, także tej podklinicznej. Według niektórych źródeł tylko co 50. przypadek jest postacią kliniczną, a tak naprawdę wysokowydajne krowy prawie zawsze mają hipokalcemię. Wprowadzenie odpowiedniego bilansu kationowo-anionowego oraz odpowiednie żywienie mineralne w laktacji poprawi wytrwałość laktacji, wydajność laktacji, parametry mleka oraz procent skutecznych inseminacji.